Witam was ponownie w grze Watch Dogs Legion. Ja jestem Sarge i od ostatniego odcinka zajmujemy się sprawą fałszywego DedSecu, czy właściwie grupy, która podaje się za DedSec i jednocześnie, tak delikatnie mówiąc, robi nam zły PR. Teraz czeka nas kolejne zadanie z tego cyklu. DedSec musiał zająć się grupą mających się za prawdziwy ruch oporu oszustów oraz wspierającymi ich prawicowymi mediami. Magnat prasowy i miliarder Rudolf Peck nie stanowi już zagrożenia. Ostatnio go zabiliśmy. Fałszywy DedSec wciąż jednak istnieje. Najwyższy czas ujawnić przed jego członkami prawdę. Włam się do sieci nieprawdziwego ruchu oporu, aby nawiązać łączność. I w nagrodę mamy tutaj maskę Wrencha, czyli śruby. Dostać, którego znamy z Watch Dogs 2. No a tutaj, gdzie teraz jestem, mogę znaleźć też parę rzeczy. Nie wiem, czy to akurat będzie w jakikolwiek sposób nawiązywać do tych wątków. Raczej nie, ale myślę, że skorzystam jeszcze z okazji, że jestem tutaj w pobliżu i bym te fanty stąd pozbierał. Tutaj w ogóle jest dużo więcej. Ale patrzcie, że i po tej stronie chociażby jakieś punkty technologii. Tylko żeby akurat po nie się dostać, to potrzebowałbym drona użytkowego. Myślę, że na początek bym właśnie spróbował to zrobić. Tym bardziej, że tutaj w pobliżu jest najwyraźniej stacja, z której możemy zabrać. A czekajcie, jeśli mogę przyjąć kontrolę nad tym dronem, to zróbmy to. Tutaj chyba jest ta stacja na górze, prawda? W takim razie bym drona użytkowego przywołał i wtedy sobie tutaj wlecimy już bez większych kłopotów, tak naprawdę. A kolejne punkty technologii się przydadzą. A fakt, że mamy tam jeszcze jakieś notatki, no to tym lepiej jeszcze dla nas. W tym momencie przełączyłem się na funkcjonariuszkę policji, którą zwerbowaliśmy do DedSecu, no już jakiś czas temu, jakby nie patrzeć. Pora, żeby i ona tutaj trochę podziałała w tej sprawie. Ambasada kanadyjska. Tymczasem mamy notatkę. I rozumiem, że druga część będzie zaraz tutaj obok. Tak to przynajmniej wygląda na minimapie. Tylko że potrzebujemy znowu wrzucić tutaj pająkobota. Jak często w tej grze bywa, że bez pająkobota ani rusz. Że nie jesteśmy w stanie jakichś znajdziek zebrać, czy w ogóle ruszyć jakiejś misji do przodu niejednokrotnie. Okej, czyli tutaj to by było tak naprawdę wszystko. No bo już kredytów nie liczę, które gdzieś tam po lewej stronie są jeszcze rozmieszczone. Ja bym w takim razie wrócił. W końcu ten mój dron, aha, bo on tutaj został. Więc teraz przelećmy. I jeszcze tylko zobaczę. No tutaj są te kredyty, ale jeśli już, to bardziej bym się skupił na kolejnym pliku tekstowym. No i też jest tam jakiś relikt. To nie jest jeszcze chyba teren zastrzeżony, więc myślę, że dość swobodnie mogę tutaj się poruszać. Gorzej jak tam będę pewnie wchodził, no ale to jeszcze zobaczymy. Tutaj co ciekawe, potrzebujemy znaleźć jakąś drogę. Ale to chyba tędy. Też bez problemu się uda. Tym bardziej, że również po relikt właśnie będziemy w stanie chyba tutaj przejść, wykorzystując pająkobota. A nawet niekoniecznie z pająkobotem, no ale mamy w każdym razie bransoletkę DedSecu. To od razu jeszcze rzucimy na to okiem. To będzie tutaj w tym ostatnim dziale i mamy drugą część tej bransoletki w tym momencie. Lecimy po notatkę. National Gallery, część pierwsza. No i drugą rozumiem, że mamy tutaj zaraz niedaleko jakoś. Może od razu wejdę na drona użytkowego i sprawdzimy to za momencik. Bo rozumiem, że to jakoś tutaj. Dokładnie tak, już widzę nawet. No sporo tutaj rzeczywiście tego na tym dachu. I wszystko za jednym zamachem sobie odkryjemy w takim razie. Więc tutaj też się możecie zapoznać. A ja jeszcze właśnie na tą stronę przeniosę się. Mamy tu jakieś kredyty. Nie za wiele, ale zawsze coś.
I tu chyba na dole. Dokładnie tak. Oczywiście część trzecia. No, to myślę, że to by było na tyle. Sporo tutaj tego udało się odnaleźć. Rzućmy okiem na mapkę. No faktycznie, to będzie wszystko na tę chwilę. Czyli jeśli chodzi o tę sieć fałszywego DedSecu, to w końcu nawet nie będzie to na obszarze zastrzeżonym, o dziwo. Zaraz zobaczymy, podlecimy, bo trzeba w ogóle zobaczyć, czy to będzie jakoś na górze. Nie, tam niżej muszę zlecieć. No dobra. Zobaczmy. Aha, bo to jest znowu tutaj. To jest dokładnie to samo miejsce, w którym byliśmy już poprzednio i też tutaj się włamywaliśmy. Zdaje się, że właśnie tutaj zdobyliśmy fałszywą wizytówkę DedSecu i tutaj też była notatka, którą najpierw pominąłem, a później w dalszej części poprzedniego odcinka wam tę notatkę jednak jeszcze pokazałem. No dobra, w takim razie podłączmy się i tym razem zobaczymy, co się uda zrobić. Znowu tutaj. Co oni tym razem porabiają i co my zrobimy? Hello all. This is the real DedSec speaking. The fuck? You've been lied to and used. Who? How did you crack our security? I feel like you aren't processing the I'm real DedSec thing. Hold up. Who says? Did some DedSec god ordain you? Do you have some kind of certificate? We have Bagley. Bagley? Everyone has Bagley. There are several five-star coffee shops within a two-mile radius. Look, you've been manipulated by Rudolf Peck. You know, the bloke who owns a newspaper. They know about Peck. Maybe they know about the virus. Virus? Oh boy. Shut it, man! If you silly folks have gotten in over your heads, we can help you. Fuck it. Some of our crew are launching a virus to halt the train service at Waterloo Station. They said no one would get hurt, but... Look at you, doing the right thing. You may have DedSec potential after all. See ya! Why'd you tell him that, you knobhead? No dobra, ale faktycznie to mogą być znacznie bardziej poważne konsekwencje jeszcze. Their security was flimsier than all of your excuses for putting off that diet. Yes, I read your blog. I had a look at the virus. It'll do more than halt British Rail. It'll derail a train. Shit. Once we're inside the Waterloo station system, all we need to do is hack the right train and manually engage its braking system. Oh, is that all? Easy. Tylko gdzie to będzie? No, wygląda na to, że jakoś tutaj. Ruszamy. Na mapie wyglądało to tak, jakbyśmy mieli tę stację metra od razu na terenie zastrzeżonym, ale nie. Tutaj, na górze, przy okazji kolejne punkty technologii, też będę chciał je zdobyć. Albion's got Waterloo Station under lockdown, but I've identified two possible approaches. One through the building site to the northwest, and another via the sky bridge to the northeast. Read you loud and clear. Czyli jak zwykle korzystamy z drona użytkowego, żeby dostać się szybko na górę. I tutaj widzę, mamy akurat te punkty. To zabiorę je na dobry początek, tym bardziej, że są jeszcze poza terenem zastrzeżonym. I teraz wracamy. I ruszajmy tu. Uzyskaj dostęp do systemu kolejowego. No dobra, oznaczyć przeciwników na początek. Mamy też drona, w razie czego. No, powiem wam, że... Może zrobimy małe zamieszanie. Niech ten dron zacznie strzelać. Tam jeszcze w ogóle mamy. Zakłóć. O, wykrywa cię wróg. Oj, kurde. Tam chyba z dwóch pracowników padło. Inny był mój trochę plan. Najgorsze jest to, że tutaj jeszcze ktoś przeżył, ale może bym pułapkę w takim razie aktywował. Oni się będą tutaj przemieszczać, więc możliwe, że jakoś to wysadzimy prędzej czy później. Albo raczej, że samo się tutaj to wysadzi wszystko. Wiecie co, ja jeszcze przelecę na tą drugą stronę. Zajrzę właśnie do tych plików tekstowych przy okazji. Ale to w końcu... Po tej stronie będzie, ok. Tylko nie wiem, czy nie muszę
tam się dostać jakoś inaczej. Myślałem, że od góry spokojnie damy radę, ale raczej tak średnio. No to nie, to na razie się jednak skupmy na tym głównym celu. Tym bardziej, że tam właśnie trzeba będzie wbić. Ale to rozumiem, że będę mógł wysłać na przykład pająkobota. Akurat tutaj mógłbym się schować i zacząć właśnie działać zdalnie. Myślę, że też będzie w porządku. Tylko, że no jest tutaj trochę tego towarzystwa. Na razie przejdźmy tędy. I chyba tutaj, tak? Poprosimy jeszcze zawartość sejfu. Na razie wystarczy. I to by było tutaj na tyle. Zespół trakcyjny 36. No, to powinno się udać, mam nadzieję. So, how am I supposed to stop the train? Does it have brakes, like a car? Here's an idea. Stop pissing about and stop the runaway train. No, zobaczmy, bo to wszystko dość skomplikowane tutaj może być. Przełączanie się. Odblokujmy to. I teraz działamy możliwie jak najszybciej, chociaż kurde. Aha, bo ja tutaj z drugiej strony też musiałbym odblokować. Ale jaja. Otwórzmy to. Odblokowujemy i teraz działamy dalej, bo mamy rzeczywiście ograniczony czas. Dobra, jest też odblokowane. I teraz co dalej? Możemy to dać tak. Na tą stronę. Jest odblokowane, ok. Teraz tutaj. To też otwórzmy. No tak, bo tu będziemy musieli z każdej strony. O kurczę. Trochę bardziej skomplikowane jednak. No, nie w ten sposób, czekajcie. Zróbmy tak. Ładnie. To będzie odblokowane i teraz tutaj. Ja cię kręcę, ależ to jest pokomplikowane wszystko. Dobra, z drugiej strony też, żeby jakoś się udało. Aha, to tędy musiałbym. Zobaczmy. Czyli znowu niepotrzebnie to zmieniałem. Tutaj, tutaj idzie wiązka. Odblokowujemy to zatem. Dobra, coś takiego. Kolejne odblokowane. Jeszcze jedno. I teraz tu. No. To teraz tylko nastawić to w odpowiedni sposób. I powinno wystarczyć. Okej. Odblokuj. No i mamy to. No, to chyba się udało. Oh my god, I did it! Job done. Yes, yes, you're very clever, but not everyone's lining up for a high five. Albion for one. Apparently they don't like you mucking about with their trains. CCTV shows multiple hostiles incoming. Read you loud and clear. Ucieknij przed atakiem Albionu, ale ciekawe, czy oni teraz będą w stanie mnie zauważyć tutaj na górze. Jeśli wyślą drony, to na pewno im się to uda. Na razie polecę trochę dalej i zobaczymy. Tak naprawdę jeszcze tutaj bym się dostał. Jeśli można w ogóle tędy, ale widzę, że raczej nie. Wykrywa cię wróg, czyli jednak. Patrzcie, kurde, nie wiadomo skąd się biorą. Ale jaja. Muszę szybko wylądować, bo za chwilę to wybuchnie, a tego nie chcemy. Dobra. No, nie wiem, czy się jeszcze bawić, kurczę, w zbieranie tych notatek tutaj. Zwłaszcza, że może być problem. Może zabierzmy taksówkę i będziemy powolutku odjeżdżać. A notatki już sobie odpuścimy. Może nawet kiedyś jeszcze będzie opcja, żeby to zrobić? I'm sending evidence of the fake DedSec's adorable shenanigans to the media now. That's what the real DedSec is about.
accept no imitations. Any ideas what we should do with the rest of the fake Dead Set crew? Oh, please, can we keep them? I promise to feed them and change their newspaper every day. I've added them to your contacts. Thank you. No ale co ciekawe, jednak mnie tutaj jeszcze będą gonić, co? No najwyraźniej. Muszę odjechać stąd. Dobra, powinni sobie za chwilę odpuścić. Ale patrzcie, że faktycznie teraz po prostu opcjonalnie dostaliśmy tych gości z fałszywego DedSecu, że możemy ich zrekrutować, jeśli tylko chcemy. Ja w sumie z ciekawości to bym sobie za chwileczkę rzucił okiem, czy mają coś ciekawego do zaoferowania. In a startling update to the Vanessa Ahmed sex tape story, we've just received information from a credible source within the DedSec network that the sex tape was in fact perpetrated by proxies of billionaire tabloid magnate Rudolf Peck. Evidence received by this network only moments ago outlines the broad conspiracy of extortion intended to smear the hacker collective. More alarmingly, authorities are currently investigating a narrowly averted train derailment. Details to come as they become available. No proszę, to pozytywne. Wiadomości, które tylko potwierdziły, że nasza praca nie poszła na marne. I najwyraźniej to jednak kończy tę kwestię. Dobra, przełączmy jeszcze, żeby tutaj zaczął dron atakować tych przedstawicieli Albionu. Zobaczymy, na ile się to uda. Ewentualnie ja tutaj jeszcze spróbuję postrzelać. Dobra. Tam jeszcze mamy jedną postać. To już wiem, jak sobie z tobą poradzić. No, i to by było na tyle. Teraz tylko rozejrzeć się tutaj. Ja będę musiał sobie wyłączyć niektóre zabezpieczenia na pewno. Na przykład to. I przede wszystkim tutaj. A nie, tędy to ja nie odblokuję. To nie jest potrzebne. Mam jednak kredyty i chyba zaraz obok powinna też być jeszcze jakaś notka. Czy jednak na zewnątrz? Możliwe, że na zewnątrz. No dokładnie. No, ale teraz nie będę mógł tego odczytać. Przez to krzesło. Oj, wybaczcie, jeszcze raz. No i tutaj mamy tych potencjalnych rekrutów, ale patrzcie. Niestety słabo, jeśli chodzi o te dodatkowe atuty. Wolne hakowanie, tutaj też, jeszcze losowo kupuję ubrania, serio? I zguba, spontaniczna śmierć. To ja wam tylko pokażę ich biografię, ale to nie będą osoby, które ja będę chciał werbować do DedSecu. No to tylko potwierdza, że nie byli najlepszymi kandydatami. I akurat w takie rekrutowanie się nie będę tutaj pakował. Szkoda, bo liczyłem, że skoro już wychodzą nam z jakiegoś zadania, no to że będzie to ktoś ciekawszy. Niestety jednak nie tym razem. O, gdybym tam się dostał, możliwe, że to się opłaci. Tylko że muszę jeszcze dobrze wyrzucić tego pająkobota. No a tak niestety się nie uda. O, w ten sposób może. To już prędzej. I teraz tak, przejmij kontrolę i zobaczymy, co dalej. Wydaje mi się, że właśnie tutaj mamy notatkę, proszę. Czyli kolejna rzecz. Teraz ewentualnie przejdziemy na drugą stronę. Nie wiem, czy to właśnie nie tutaj mamy też ten kolejny pliczek z punktami technologii, proszę. No i na górze ewentualnie jeszcze jakaś maska, ale to musiałbym właśnie
dostać się wyżej. No bo co, tutaj tak naprawdę wszystko zrobiliśmy. Właściwie to wrócę tam, gdzie byłem wcześniej. I później wykombinujemy, jak się do tej maski właśnie dostać. Ale to nie powinien być chyba duży problem. Biorąc pod uwagę, że to zaraz tutaj jakoś przy samym zejściu właśnie. A, tutaj, dobra. Kurde, czyli jednak muszę tutaj zejść. Zapomniałem zupełnie o tym, że tam było jeszcze coś do odblokowania. To zaraz wykombinujemy, tylko potrzebuję znowu wyłączyć te zabezpieczenia. Na przykład z tej strony właśnie. No i to właściwie już tylko formalność, ale patrzcie, tu jak sprytnie. Jeszcze trzeba blokadę usunąć i dopiero odblokować to. No i proszę, drzwi otwarte. A, bo co ciekawe, ten tekst, który mam tutaj oznaczony w oddali, to cały czas jeszcze w tamtym miejscu, gdzie byliśmy wcześniej. No, może jeszcze tam się wybiorę, tylko będę musiał właśnie poszukać jakiegoś innego wejścia. Na razie weźmy to. To będzie taka maska. No i właśnie, tę maskę śruby dostałem po ukończeniu tej serii questów z fałszywym deathsackiem. Tymczasem, jak już obiecałem, no to wybierzmy się jeszcze tutaj, żeby zebrać te kolejne pliki tekstowe. No i proszę, jak już nikt mnie nie ściga, to od razu nie ma problemu. Wcześniej tam byłem na górze w ramach tego zadania, a tutaj właśnie mamy jakiś tunel. I tutaj zaraz obok mamy oba pliki tekstowe. Więc na początek zbierzmy ten, a po drugi będziemy musieli jeszcze wysłać pająkobota, który akurat mi się tutaj ładuje, więc będę mógł go podrzucić. Oj, źle to zrobiłem. Jeszcze raz. Najlepiej odbić od tego, żeby wylądował prosto na miejscu. Tylko czy to się tak łatwo uda zrobić? Może jednak ustawmy to inaczej. O, powiedzmy, że w ten sposób. Kurde, oczywiście musiało wylądować. Jeszcze jedna próba. Może teraz się uda. Tak jest. No i proszę. Faktycznie to mamy tutaj. No dużo tego nazbieramy ostatnio. A co ciekawe, to nadal nie wszystko. Tutaj w najbliższej okolicy jest jeszcze ciekawe miejsce. London Necropolis. Może tam właśnie też się wybierzemy. Z tego względu, że to niedaleko. Można będzie kolejne punkty technologii zdobyć. A to oczywiście pozwoli mi na odblokowanie kolejnych ulepszeń, na przykład moich gadżetów albo konkretnych rodzajów broni. To jeszcze pomyślimy. Na razie przejedźmy sobie tutaj. I właśnie nawet bym może przetestował sobie któryś z gadżetów po ulepszeniach. Tym bardziej, że mamy dwóch tutaj obok siebie. Czekajcie, to jest idealny moment, żeby wybrać elektropięść z tym ulepszeniem. Zaraz wypróbujemy. No, stój w miejscu. Rewelacja. To mi się podoba. Tylko gorzej teraz właśnie, że od razu będziemy mieli kłopoty w tym momencie. No. Ostrożnie tutaj. Za dużo wybuchów trochę w tej okolicy. No ale cóż zrobić. Już jak skorzystaliśmy z elektropięści, to było pewne. A ciebie to wyłączymy po prostu. Dezaktywujemy. Oj, jeszcze jeden. Członek klanu Kelly oczywiście. Chyba kogoś na górze też mamy. Ale widzę, że to nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie z nimi poradzić. Chociaż i tak nie lekceważmy ich tutaj. Nigdy nic nie wiadomo. To ja sobie tymczasem na spokojnie zabiorę te punkty. Wydaje mi się, że i tak wyeliminowałem już wszystkich tutaj, w tej okolicy. A więc możemy jeszcze spokojnie zabrać coś stąd, właśnie na temat tej lokacji chyba. No i przy okazji kredyty, które chyba są jakoś tutaj. O kurde, a tutaj co się działo w ogóle? I tu są wszędzie ciała. Tyle krwi.
Wygląda dosłownie jak miejsce, gdzie rozgrywa się jakieś zadanie, albo nawet fabuła. Ale chyba mnie tutaj nie było jeszcze do tej pory, skoro nie mamy pozbieranych tych rzeczy. Wiadomo, że nie w każdej takiej lokacji, w której byłem, musiałem wszystko zbierać, ale zazwyczaj jednak starałem się to robić. No dobra, to obrałem sobie za cel jeszcze jedno miejsce. Tylko że, jak już widzę, że mamy za sobą znowu możliwość wezwania drona. Kurde, wyłączyłem go. Totalnie nie o to mi chodziło. Jeszcze nie chciałem robić krzywdy komuś. A tutaj kogo mamy w ogóle? A, to jest ten. Brent Foster, właśnie z tego fałszywego DedSecu. Dobra, to teraz sobie przejmiemy kontrolę. Jak już stoimy na tym, to od razu można przejąć kontrolę, ale kiedy sobie tylko lata, no to L1, wciśnięcie przycisku, powoduje od razu wyłączenie takiego drona. Powinienem już mieć też na tyle dużo tych punktów, że znowu mógłbym sobie coś ulepszyć. Ale trzeba przyznać, że jeśli już mamy jakąś grupę przeciwników obok siebie, no to wtedy ta ulepszona elektropięść potrafi być skuteczna. Sobie nie mówić. Dobra, tutaj mamy problem. Aha, bo to tędy musiałbym. To widzicie. Ilekroć bym nie chciał sobie przetestować jakiegoś gadżetu, to ja i tak, prędzej czy później, muszę zmieniać z powrotem na pająkobota. Dlatego właśnie trochę mi szkoda, że w tej grze nie ma przynajmniej dwóch slotów na te gadżety. Bo jeden to zdecydowanie za mało. Tutaj akurat pająkobot to powinien być zawsze właściwie pod ręką. A przez to, że jest tylko jeden slocik, no to właśnie nie za bardzo tak mam motywację, żeby korzystać z kilku gadżetów jednocześnie. Bo i tak szybko muszę zmieniać później na pająkobota z jakiegoś powodu. No ale patrzcie, 75 punktów technologii. Mogę tak naprawdę wszystko teraz sobie ulepszyć. Ale nie wiem, czy właśnie tutaj jeszcze nie zainwestować w jakąś broń. No bo tak naprawdę stąd ulepszone wszystko. Jedynie tutaj właśnie jeszcze te gadżety do ulepszenia. Tu możemy zwiększyć maksymalną liczbę niesionych granatów o 2. Dobra, niech będzie. Będziemy rzadziej przyładowywać dzięki temu. I jeszcze strzelba, pojemność magazynka zwiększona do 7. No, jeszcze trochę i naprawdę będzie wszystko maksymalnie ulepszone. To jeszcze, żeby się do takiego momentu zbliżyć, oznaczyłem sobie kolejne miejsce z punktami technologii. No i w tym momencie możemy tam szybko jeszcze dolecieć. Tam, gdzie nie jest to na terenie zastrzeżonym, to naprawdę nie ma problemu, żeby to sobie zebrać. Przez chwilę nawet myślałem, że może mamy tutaj kogoś z klanu Kelly, a to tylko manekiny jakieś czerwone. A ten czerwony kolor akurat w tej grze kojarzy mi się mocno z klanem Kelly. A, tylko że to wcale nie jest na górze, ale i tak możliwe, że muszę tutaj wejść tym pająkobotem. Czekajcie, bo tam niczego nie mamy. Spróbujmy tutaj się dostać. Możliwe nawet, że to jest jedyna opcja. O Jezu, nie, muszę uważać. Jakbym sobie zniszczył pająkobota, to musiałbym czekać dłużej. Patrzcie, tutaj kurczę zablokowane, ale rozumiem, że z tej strony jakoś przejdziemy. Najgorsze jest to, że jest tak ciemno. Na szczęście jesteśmy w stanie tutaj trochę poświecić. Dobra, bo to w drugą stronę będzie. Konkretnie tutaj. No i jednak się udało. Warto było. Ale co ciekawe, to jeszcze nie wszystko tutaj. Aczkolwiek to są tylko jakieś kredyty. Więc akurat mniejsza o to. Chociaż oczywiście jak już tu jesteśmy, to sobie te kredyty pobierzemy. Proszę bardzo. I ciekawi mnie w ogóle jeszcze, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o kolejne zadania, które są dostępne w kryjówce DedSecu. Pomijając, że mamy tam Caitlin Lau, a także Naut, no to mamy jeszcze chyba jakieś inne zadanie, nie od jakiejś postaci, tylko po prostu sprawdzając chyba komputer. No i tutaj właśnie wcześniej, jak sprawdziliśmy bodajże nagranie z wiadomości, no to dostaliśmy ten ciekawy wątek z fałszywym DedSecem.
Więc może być też ciekawie i tutaj. Kto wie. Na razie zajrzymy tu jeszcze. Tylko czy z tej strony będzie akurat warto, bo ewidentnie jakoś tutaj muszę się dostać, żeby te punkty technologii zgarnąć, ale nie jestem pewien, z której strony powinienem. Tutaj na dole mamy notatkę, więc też to jest coś, co zdecydowanie będę chciał sprawdzić. Po tej stronie z kolei. Jakaś maska. Dobra, to na początek może jeszcze ją sobie zgarnę. Dobrze, że od razu możemy podejrzeć, jaka to jest maska. Nie każdą przyjdzie nam założyć tak naprawdę. Czy to jest możliwe, że tutaj z tej strony nie mamy w ogóle żadnego przejścia do środka? Wydaje mi się to aż nadto podejrzane, zwłaszcza, że tutaj można jakoś. No ale dobra, no chyba będę musiał na razie dostać się na ten poziom, gdzie mamy tę notatkę jeszcze. A później może znajdziemy również i coś innego. Tutaj kogo mamy z kolei? Trener personalny. Mamy jakieś powiązanie, kurczę, z naszą ekipą. Ale dobra, tutaj właśnie chciałem się jeszcze dostać, tylko żeby nie spaść tutaj absolutnie. Czasem zanim postać zaczyna się ruszać, to trochę czasu mija. O ten, kurde. Co tu się dzieje? Korespondencja kolejna. No dobra, gościa chyba nie podniesiemy. Stracił przytomność. No dobra, teraz nie będziemy mu pomagać w takim razie. A werbować też nie będziemy akurat w tym przypadku. No nie jest to gra warta świeczki. Dobra, ja spróbuję się jeszcze rozejrzeć, jak dostać się po te punkty technologii. Wtedy do was wrócę, jak już się dowiem, jak to zrobić. No, czyli jednak nie ma najmniejszego problemu. Tutaj właśnie na tym dachu, gdzie możemy też przywołać sobie pająkobota, jest bez problemu wejście do szybu wentylacyjnego. Tak podejrzewałem, że gdzieś tutaj musi być jakieś wejście, tylko ja tego nie zauważyłem w pierwszej kolejności. I muszę to uważać, bo słyszałem, że były znowu te zabezpieczenia. Łatwo się w to wpakować. Wtedy musimy właśnie dłużej odczekać na to, aż nam się znowu zregeneruje nasz pająkobot. No ale dobra, punkty technologii zdobyte. Mamy 25 sztuk, to akurat nie przyda się na zbyt wiele. Mógłbym tutaj wprawdzie jeszcze zwiększyć pojemność magazynka tego pistoletu maszynowego. No to wiecie co, może zróbmy to. W razie czego, jak już będziemy z tego korzystać, to też się to przyda, bo faktycznie, kiedy korzystałem z tego pistoletu, dość często trzeba było przeładowywać. Teraz nie będzie to aż tak konieczne. I trochę dłużej będziemy w stanie postrzelać bez przeładowania. W każdym razie tutaj się z wami pożegnam i w kolejnym odcinku zabierzemy się za jakieś kolejne zadania w kryjówce DedSecu. Zostawcie kciuka w górę, jeśli materiał wam się podobał. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!